Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca w sali uroczystości Noworudzkiego Ratusza odbyła się kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Dzisiejsza 34. sesja Rady Miejskiej odbyła się jeszcze tradycyjnie metodą zdalną. Liczymy na to, że może już następne spotkanie, zwłaszcza sądząc po dzisiejszych zapowiedziach władz naszego państwa luzujących pewne sprawy, umożliwi spotkanie się radnych podczas obrad już bezpośrednio, na co praktycznie wszyscy czekamy, ponieważ brak kontaktu jest jednak bardzo odczuwalny. Jeśli chodzi o tematykę dzisiejszej sesji, to tradycyjnie zmiany w budżecie. Nie było ich wiele, dotyczyły przesunięcia środków niewygasających z ubiegłego roku na dokończenie prac związanych z rozpoczętymi wcześniej inwestycjami. Natomiast jeśli chodzi o same uchwały, to przede wszystkim ważna uchwała dotycząca zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Dotyczy dwóch obszarów. Jeden obszar obejmujący tak zwaną górną część Nowej Rudy przy ulicy Jasnej. Druga część obejmująca słupiecką dzielnicę Zagórze. Tematyka planu związana z pewnymi możliwościami rozpoczęcia budownictwa jednorodzinnego, jak też miejsca pod ewentualne jeszcze przyszłe zakłady pracy. Ponadto radni uchwałą podjęli decyzję o przekazaniu pod zadanie powiatu przedszkola specjalnego, które będzie funkcjonować przy Noworudzkiej Szkole. Z tej racji, że gmina jest zobowiązana do prowadzenia przedszkoli, a będzie to przedszkole znajdujące się przy szkole, której organem prowadzącym jest powiat kłodzki, więc to sprawi, że powiat będzie również takie przedszkole prowadził. Do tego też na dzisiejszej sesji radni przyjęli treść apelu, która została przygotowana przez Komisję Porządku Publicznego i Komunikacji, dotyczącą w pierwszej części zwiększenia stanu osobowego Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. Po drugie, chcemy na nowo odtworzyć, przywrócić do pracy posterunek policji w dzielnicy Słupiec, którego brak odczuwamy wyraźnie, zwłaszcza że ostatnio funkcjonował kilkanaście lat temu. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły kwietniową sesję Rady Miejskiej. Kolejne spotkanie zaplanowane jest tradycyjnie na ostatnią środę maja.